Cześć Kasia. No hej, słuchajcie, zobaczcie, lawenda już nam przykwitła. No i trzeba coś z nią zrobić. I akurat mignęło mi na Instagramie takie coś, że pani przycinała lawendę i od razu te gałązki, które przycinała, wkładała prosto do donicy, na dno donicy. Mhm. I potem tylko przewlekała, jak skończyła ciąć, przewlekała to, co się ułożyło sznurkiem i miała gotowy wianek na drzwi. I chciałabym dzisiaj coś takiego zrobić, marzy mi się. Jest idealna okazja, bo wszystkie lawendy nam przykwitły, więc będziemy ciąć i spróbujemy zrobić coś takiego. I przy okazji ususzymy te kwiaty. Tak, też. Tak. Nie mamy nożyc, wszystkie nożyce zostały na ranczu, tak. Więc posiłkujemy się nożycami takimi małymi, ale one też są super. One są do cięcia ziół. Do cięcia ziół, tak, ale ja nimi tak naprawdę tnę prawie wszystko. I zobaczcie, i ona normalnie tnie, mimo że są zdrewniałe te gałązki, one normalnie tną. I sobie zbieram taką większą ilość, tak będę to robiła, że będę sobie zbierała taką większą ilość do ręki. O, i będę tak układać, zobaczcie, w takie kółko. Zobaczcie, w ten sposób. I tak po kolei będę układać, nakładać, aż będzie fajna jakaś ilość, fajny wianek. Mhm. I wtedy zwiążę to sznurkiem i tniemy. I będzie dwa w jednym. Będziemy mieli przyciętą lawendę. I... Ale pachnie, no, przepięknie. I będziemy mieli wianek. I może jakąś ochronę przed komarami. No i przy okazji też właśnie przytniemy lawendę i tak. Ona jeszcze nam może zakwitnie ponownie. Tak. No nie zawsze tak jest, ale ostatnio, jak już jest, szczególnie jest taka duża rozkrzewiona, a ta była kilka lat temu odmłodzona, więc może to się pobudzi jeszcze do tego, że zakwitnie drugi raz, a mamy teraz początek lipca, więc to jest całkiem możliwe. Tak, no właśnie ten przełom lipca i sierpnia to chyba jest dobry termin, nie? Tak. Nagrywaliśmy filmy. Chyba tak. Jest dobry termin na odmładzanie, nie? Lawendy. Tak. No zobaczcie, mam taki, super to wygląda. Nawet można by, jeżeli chcecie bukieciki, to po prostu bukieciki wiązać, ale ja dzisiaj chcę zrobić wianek. Przełożę trochę na dół. O, tak żeby z każdej strony były kwiaty, nie? Mhm. Nie z jednej strony. Już po przeciwnej strony mamy tak. Lawendę, więc tak. Lawendy mamy wystarczająco dużo i myślę, że może się udać. Dobra. Taką lawendę jeszcze przeciętą po takim cięciu możecie podlać wodą z odrobiną nawozu. Tak. Tak, żeby też ją pobudzić do takiego szybszego wzrostu. Teraz ona wypuści nowe gałązki. Zagęści się znowu i możliwe, że będzie kwitła. Dobra, jedziemy do następnej. No zobaczcie, i tutaj mamy kolejną lawendę. No tutaj będzie pełno tych gałązek. Myślę, że będzie piękny wianek. I zaczynamy od góry tutaj. Łapię sobie gałązkę. I przycinam. Ale zobacz, one już tyle przycięły, nie? I nadal nie są tak tępe. Nadal mogą przeciąć te zdrowiałe. Nie, ja już nie wiem, chyba ze 3 lata. No, dwa na pewno stosuję i przecinam nim i owoce, i pędy pomidorów, ale też i grubsze rzeczy. Ale piękne. I w sumie tak się mówię, kurczę, szkoda, że nie mamy nożyc tutaj żadnych, żeby przyciąć te lawendy, bo byłoby wygodniej, ale w sumie to takiego cięcia jeszcze z przeznaczeniem na wianki, to, tak. To w sumie takie nożyce się idealnie nadają. A mają jednak te ostrza dłuższe niż sekator, więc super. No, czuję, że obdarujemy wszystkich dzisiaj wiankami, bo będzie ich dużo. Zaraz ten kończę, zrobię taki drobne mniejszy. Drobne bukieciki w sumie można też tutaj porobić z takiej lawendy i też podkładać do szafy. Ja mam, wiesz co, od kilku lat właśnie cięłam tą lawendę z moimi córkami i właśnie od kilku lat, one po prostu w szufladach leżą, takie tak. Bukieciki i to super pachnie, nie mają żadnych moli. Dobra. Wygląda. Widzicie, tak się fajnie układają w kółko. Nie musimy nic trzymać, zawiązywać. Dopiero na końcu zawiążemy. Fajnie, bo te gałązki są takie dosyć sztywne. Tak.
jeszcze jeden pączek i będziemy... Tam masz, wiesz co, tam z tyłu masz takie fajne długie, może z tamtych. Dobra. Jak dojdziesz, może z drugiej strony. Nie chcę tutaj klematisa też. Chociaż klematysowi też, on już przekwit, także no klematysowi właśnie. Też się cięcie przyda. Także klematysa też możecie ściąć nawet o połowę i on też jeszcze zakwitnie drugi raz. Okej. Okay. A jeszcze jeden trzeci. Pięknie, bo jeszcze nie są takie ususzone jak te, nie? Tak. Tylko jeszcze mają taki tak. kolor. Tak. I one zachowają ten kolor. Dobra. I zrobimy tak i tak. O, i idę po jakiś sznurek. Tam jest w szklarni na tak, stole. Tak, widziałam. I zawiążemy. Dobra, i zaczynamy, słuchajcie. Robię to pierwszy raz z wami. Oczywiście mamy taki sznurek, wiecie, bazowy, biały. Może być też taki jutowy, może tak, może być jutowy, albo zlewał. Po prostu najpierw zwiążcie sobie właśnie z taką zwykłym sznurkiem, a potem można przewlec jakąś wstążką ozdobną, nie? Czekaj, bo tu mam jeden ze wstążką, no. Albo nawet drucikiem może też będzie. O, właśnie. Było, nie? Bo no. On też tak bardzo fajnie zbiera. Tak. Nie trzeba go wiązać. Tak. Tu nam trochę jeden wystaje, to go włożymy. I zobacz, on już się fajnie łapie, jak już tam jest związany. Super. Przyjemne, spożyteczne łączenie się. Ale pachnie. Po prostu taką mam inhalację. Ciągam delikatnie, ale też nie za mocno, żeby one fajnie wystawały te kwiaty i żeby też się nie posypały, nie? O, i tutaj zrobię ostatnie wiązanie z tym. Patrzcie, podniosę. Ale wow, super! Fajnie. O, i jakoś zakończę z tym. O, tutaj z tyłu zakończę. Nawet z tym białym sznurkiem jest ok, tak, moim zdaniem. Zobaczcie, takie... Dosięgniesz? Tak. Takie miejsce znalazłyśmy. Idealne. Bliżej, chyba tak, co? Tak, tak, no super. O, fajnie wygląda. Trochę może też odstraszy jakieś szkodniki latające. No. O, patrzcie. Ekstra, co? Fajnie, mega. Super. Pięknie wygląda. Jak się to trzyma, no jestem w szoku. No. Jeszcze gdyby było właśnie jakiś inny sztunek taki jutowy, który by się tutaj rzucał, jakby wtopił z tym drewnem. Tak, albo właśnie drucik, który tak, tak mocno by spiął, to też by fajnie wyglądało, ale już nawet z tym białym sznurkiem fajnie to wygląda. Dobra robota. No, fajnie. Każdy ogrodnik wie, jak ważna jest wiedza i pasja. Dlatego stworzyliśmy aplikację Plantis. Twój nowy, mobilny przewodnik po świecie ogrodnictwa, który przekształci twój ogród w raj na ziemi. Dzięki Plantis będziesz mógł czerpać z nieograniczonej eksperckiej wiedzy. Oglądaj filmy, czytaj artykuły oraz specjalistyczne publikacje, które prowadzą cię krok po kroku przez proces uprawy każdego rodzaju rośliny. Ustalenie planu prac to już nie problem. Plantis oferuje szczegółowy kalendarz zadań na każdy miesiąc, który dostosowuje się do unikalnych potrzeb Twoich roślin, zarówno w domu, jak i w ogrodzie. Zastanawiasz się, czy to już czas na przycinanie? Może masz wątpliwości dotyczące nawożenia? Nasza społeczność doświadczonych ekspertów ogrodniczych jest zawsze dostępna, by Ci pomóc. Nie wiesz, co to za roślina w Twoim ogrodzie? Martwisz się, że coś jej szkodzi? Robisz zdjęcie, a Plantis w sekundę rozpoznaje roślinę i jej potencjalne problemy, proponując skuteczne rozwiązania. Zaczerpnij inspiracji od innych entuzjastów ogrodnictwa.
Odkryj projekty i aranżacje, które pokażą Ci, jak z pasją i kreatywnością można przekształcić każdą przestrzeń. Nie czekaj. Pobierz Plantis już teraz i odkryj świat ogrodnictwa w pełni. Zacznij przekształcać swój ogród w miejsce, w którym będziesz chciał spędzać każdą wolną chwilę.